Pedro Regis Anguera Brazylia, orędzie Maryi, Królowej Pokoju, przekazane w dniu 2 marca 2024 roku. Drogie dzieci, nie zniechęcajcie się. Mój Jezus jest z wami i nigdy was nie opuści. Pokładajcie w Nim ufność i nadzieję, a zwyciężycie. Ludzkość zmierza ku duchowej przepaści i nadszedł czas wielkiego powrotu. Mój Syn kocha was i czeka na was z otwartymi ramionami. Proszę was, abyście podtrzymywali płomień waszej wiary. Szukajcie przede wszystkim rzeczy nieba. Wszystko w tym życiu przemija, ale łaska Boża w was będzie wieczna. Kiedy czujecie się słabi, szukajcie siły w modlitwie i Eucharystii. Nie zapominajcie, że demon zwycięża, gdy jesteście daleko od mojego Syna Jezusa. Waszą bronią jest miłość do prawdy. Bądźcie uważni, w Bogu nie ma półprawdy. Żyjecie w czasach gorszych niż czas potopu. Nadal będziecie świadkami okropności na ziemi. Z ludzkich rąk nadejdzie wielkie zniszczenie. Cierpię z powodu tego, co was czeka. Odwagi, ja będę się modlić za was do mojego Jezusa. To jest orędzie, które wam dziś przekazuję w imieniu Przenajświętszej Trójcy. Dziękuję, że pozwoliliście mi spotkać się tu z wami jeszcze jeden raz. Ja was błogosławię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Pozostańcie w pokoju.